Witamy. Dzisiaj naszym gościem jest pan Roman Szalomej, prezydent Wałbrzycha. Dzień dobry. Wałbrzych się zmienia. Takiego natężenia inwestycji jak za pana prezydentury jeszcze chyba nie było. O tym, że są to inwestycje konieczne, nie trzeba nikogo przekonywać. Natomiast pojawiają się głosy, że budżet Wałbrzycha tego nie wytrzyma. Wytrzyma? Tak, wytrzyma, ponieważ to są wydatki o charakterze jednorazowym. Wydatki, które tworzą potrzebny impuls inwestycyjny i modernizacyjny. Większym zmartwieniem zawsze w tego typu instytucjach jak jednostka samorządu czy też duże przedsiębiorstwo jest nie to, czy coś trwale zbudujemy, nie to, czy coś wyremontujemy i skąd na to wziąć pieniądze. Większym zmartwieniem jest koszt bieżącego funkcjonowania. A ten w naszym mieście jest pod pełną kontrolą, nie tylko z powodów formalno-prawnych, czy ustawowych konieczności bilansowania wydatków bieżących i wpływów bieżących, ale dlatego, że obniżamy koszty funkcjonowania w wielu dziedzinach, w których uważamy, że można to robić taniej. Wysiłek inwestycyjny miał w ciągu 3 lat, i tak się chyba stało, choć ostateczną opinię wyrażą wyborcy, miał stworzyć realne przesłanki do tego, żeby ludzie mieszkający w Wałbrzychu, w aglomeracji poczuli, że jest zmiana. Nawet w pytaniu, które pani postawiła, jest mimochodem pewnie zawarta teza, że zmiana jest. Może być zmiana na gorsze i zmiana na lepsze. Wydaje mi się, że ponieważ do tego hasła zmiana odwołują się wszyscy, którzy uczestniczą w debacie wprost czy nie wprost ze mną, więc sądzę, że ta zmiana jest zauważalna powszechnie. Trudno kwestionować to, co pani powiedziała, na przykład konieczność przebudowy, remontu, czy wręcz budowy dróg w mieście, które miało te drogi na najgorszym poziomie pewnie w województwie. Te pieniądze trzeba znaleźć. Trzeba znaleźć w taki czy inny sposób, ale zaręczam, że instytucje finansowe, które nam pożyczają pieniądze, doskonale wiedzą, że te pieniądze będą zwrócone. W przeciwnym wypadku po prostu tych pieniędzy by nam ani nie umożliwili, ani nie pożyczyli. Ja nawet bym nie określał tego mianem pożyczki. Raczej jest to element, powiedziałbym, ze strony banków inwestycji, bo przy dzisiejszej stopie oprocentowania naprawdę banki bardzo, bym powiedział, cenią sobie takiego partnera jak miasto, duże miasto, które po pierwsze ma perspektywę pozyskania nowych środków unijnych, a to mamy zagwarantowane jako aglomeracja wałbrzyska. Wiemy doskonale, że to są inwestycje jednorazowe i one nie będą powtarzane, choćby Akwazdrój, czy stara kopalnia, czy remonty dróg. A najważniejsze jest to, że w wielu przypadkach, w ogromnej większości, to są inwestycje, które będą częściowo zwrotne, tylko ten zwrot tych środków zwykle jest z opóźnieniem, nieraz wielomiesięcznym, czasami rocznym, więc jeśli przebudowujemy ulicę Wrocławską, to w 50% ona będzie finansowana przez Ministerstwo Infrastruktury, ale dopiero wtedy, jak przedłożymy rachunek, dopiero wtedy, jak to zostanie zrealizowane, czyli w przyszłym roku. Więc mam pełną świadomość, że jest to wysiłek bardzo duży finansowy, który ponosi miasto jedno z biedniejszych w Polsce, ale bez tego wysiłku i bez impulsu modernizacyjnego nie uzyskalibyśmy tego, co jest bezcenne. To jest poczucie wśród mieszkańców Wałbrzycha, że nastąpiła pozytywna zmiana i oni to odczuwają, czemu dają wyraz na co dzień. Mam nadzieję, że również 16 listopada. Obecnie dzielone są środki unijne na kolejne lata. Jakie inwestycje czekają Wałbrzych w najbliższym czasie? No tu jesteśmy bardzo ściśle związani i dobrze z wszystkimi gminami aglomeracji wałbrzyskiej.
i z dużymi miastami takimi jak Kamienna Góra, Nowa Ruda, czy też Świebodzice choćby, Świdnica oczywiście, i z mniejszymi gminami i miejskimi i wiejskimi, porozumieniem, które wyraźnie określa, jakie są priorytety w wykorzystaniu tych w dzisiejszych warunkach, to już jest ponad 920 milionów złotych. Ja chcę zwrócić uwagę, że w naszej propozycji finansowania inwestycji ze środków unijnych wszystkie propozycje, które złożyliśmy, wszystkie, z wszystkich gmin, opiewały na kwotę mniej więcej 2,5 miliarda złotych. Zmniejszając to udział własny, można powiedzieć, że oczekiwaliśmy, że dostaniemy około 2 miliardów złotych, 1,8 miliarda. Otrzymaliśmy połowę. To ja powiem, że jeśli tak by było w minionych latach, że 50% tego, czego oczekujemy z zewnątrz, byłoby realizowane, to dzisiaj bylibyśmy naprawdę miejscem, gdzie prawie wszystko już zostało zrobione, zbudowane, przygotowane. Więc to jest bardzo duża suma. Podział będzie zgodny z porozumieniem, zgodny z nakreśloną strategią. Niektóre miasta, gminy, miejscowości bardziej będą preferowały jedne projekty. Inne muszą realizować drugie. No, klasyczny przykład. Są gminy, które mają skanalizowanie w 100%. Czyli wszyscy mieszkańcy miasta mają podłączenie do kanalizacji. A są gminy wiejskie, ale też niejednokrotnie małe miejscowości, w których skanalizowanie jest na poziomie 70%. My doskonale wiemy, co im będziemy musieli dać i chcieli dać, wspólnie, razem zdecydować, nawet jeśli gmina chciałaby te pieniądze spożytkować inaczej. Bo nad tym wszystkim jest jeszcze cały zestaw priorytetów, które określa ministerstwo, które wyraża wolę Komisji Europejskiej. Bardzo wielką wagę przykładamy do obniżenia niskiej emisji, a więc obniżenia stopnia zanieczyszczenia środowiska, głównie powietrznego, a więc raczej akcent na kolej, akcent na transport publiczny, ekologiczny, niż na samochody i rozwijanie indywidualnego transportu. To a więc punkty przesiadkowe, a więc dworce, a więc połączenia kolejowe, połączenia autobusowe, które zawsze są lepsze, bardziej przyjazne do środowiska niż po prostu transport samochodowy indywidualny. A więc ścieżki rowerowe, wykorzystanie możliwości, żeby część mieszkańców po prostu przemieszczała się wykorzystaniem rowerów. To jest oczywiście, wydawałoby się, w Polsce naprawdę perspektywa wielu, wielu lat, ale tak nie musi być, bo proszę zwrócić uwagę, co dzieje się w tej chwili w miastach brytyjskich, niemieckich, holenderskich, do których my jakby chcemy się odnosić. Bardzo duży nacisk kładziony jest na oczywiście ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez odpady sanitarne, czyli kanalizacja. Trudno sobie będzie wyobrazić, żeby Komisja Europejska, rząd polski akceptował w roku 2020, że któreś rzeki są po prostu zanieczyszczane kanalizacją wprost, tak jak dzieje się to obecnie. A więc to musimy doprowadzić do 100% skuteczności. Na pewno wielki nacisk na edukację, tworzenie nowych rozwiązań, które po pierwsze stworzą szansę na przygotowanie ludzi do znalezienia pracy, a więc wykształcenie ukierunkowane na to, co jest na rynku pracy dostępne i co będzie dostępne, a więc szkolnictwo zawodowe. Dwa, zwiększenie dostępności, czyli lepsza dostępność szkolnictwa dla tych wszystkich, którzy mieszkają na terenie aglomeracji. Jeśli ktoś mieszka w dużym mieście,
to ma dostęp praktycznie do każdej szkoły. Ale jeśli ktoś mieszka na terenie aglomeracji, jest oddalony 20 kilka kilometrów, niektórych nie stać na dojazdy codzienne i organizacyjne, i finansowe, a więc internaty. A więc stworzenie całej bazy edukacyjnej przybliżającej szkolnictwo dla wszystkich, którzy chcą się uczyć. Wielkim na pewno wyzwaniem dla całej aglomeracji jest transport w rozumieniu dostępność komunikacyjna, a więc drogi, które umożliwiają dostęp do drogi S3, która będzie wkrótce budowana, do autostrady, droga sudecka, która łączy aglomerację, integruje w środku, nowe przystanki kolejowe, centra przesiadkowe. Świetnym przykładem jest tu choćby Świdnica, która zbudowała ze środków unijnych centrum przesiadkowe. Codziennie korzysta z połączenia choćby do Wrocławia kilkaset osób. Takie centrum już jest projektowane w trakcie projektu w Wałbrzychu i w jeszcze większym stopniu pewnie będzie wykorzystywane niż w Świdnicy. Myślę, że sporą część tych środków przeznaczymy na rozwój przedsiębiorczości, czyli będziemy wspierać indywidualnych przedsiębiorców, małych, średnich, większych, po to, żeby stworzyć trwałe podstawy rozwoju gospodarczego. Duże przedsiębiorstwa lokują się w strefie. Te wielkie inwestycje to jest domena i też mechanizmów rządu, i też mechanizmów, które przybliża operator specjalnych stref ekonomicznych, czy kamiennogórskiej, czy wałbrzyskiej, czy w podstrefach w Nowej Rudzie na przykład. Natomiast to, na co zwrócimy szczególną uwagę, to jest wspomaganie mikro i małych przedsiębiorców poprzez zarówno dotacje, jak i pożyczki. Ten pożyczkowy mechanizm to będzie, wydaje się, około 1 mld zł na terenie Dolnego Śląska. To są bardzo duże pieniądze. Chciałabym zapytać jeszcze tutaj o działkę, szczególnie Pan bliską służbę zdrowia. Jest Pan za komercjalizacją szpitala, czy nie? Nie jestem za prywatyzacją szpitala. Zawsze konsekwentnie uważałem, że w moim przekonaniu publiczny szpital jest lepszy niż prywatny. Tak mówiłem kilka lat temu, kiedy otrzymałem nagrodę z rąk pani minister podówczas Ewy Kopacz jako najlepszy menadżer szpitala publicznego. Nadal uważam, że służba zdrowia powinna być przypisana do sektora publicznego. Zwyczajnie jako wieloletni dyrektor szpitala nie wierzę, że prywatny szpital może w takim samym stopniu zapewnić świadczenia i w takim samym wachlarzu jak szpital publiczny. I to jest odpowiedź moja na to pytanie. Jestem raczej w środowisku, które reprezentuję, jestem raczej w mniejszości niż reprezentując oficjalne, że tak powiem, liberalne kiedyś poglądy. Nigdy nie byłem zwolennikiem prywatyzacji szpitali. Również jako pełnomocnik starałem się wręcz marszałka powstrzymać prywatyzację niektórych szpitali na Dolnym Śląsku, szczególnie powiatowych, ale one będąc czy organem prowadzącym dla nich są starostwa powiatowe, więc one nie były bezpośrednio pod zarządem Urzędu Marszałkowskiego i Marszałka. Tak uważam i tak będę uważał. Zresztą wyzwania, przed którymi stoi służba zdrowia w tej chwili na całym świecie, o których wiedzieliśmy, że będą kiedyś pukać do naszych drzwi, tylko nie wiedzieliśmy, że tak szybko. Mówimy o nowych wyzwaniach chorób zakaźnych, oporność na środki przeciwbakteryjne, pokazuje, że jakby w ogóle ten trend do tego, żeby prywatyzować szpitale, osłabł w ogóle na całym świecie, nie mówiąc o tym, że w Polsce nie ma specjalnego znaczenia. Ostatnio pokazały się
dane świadczące o tym, że nawet nieźle funkcjonujące na polskim rynku firmy medyczne właściwie notują w tej chwili, zaczynają notować straty, więc pewnie przyszłością nie jest w ogóle prywatyzacja szpitali, natomiast ten sektor ambulatoryjny, czyli przedszpitalny, to jest jakby temat otwarty, ale to jest już generalnie mówiąc na całym świecie raczej sfera dość otwarta. Pięknym przykładem na to, że jednak placówka publiczna doskonale sobie radzi, jest nasz tutaj bliski Latawiec. Czy szpital wałbrzyski również może liczyć na podobny sukces? Znaczy ja myślę, że najpierw sukcesem był sukces szpitala w Wałbrzychu, a szpital Latawiec jest szpitalem znacznie mniejszym i trzymamy kciuki, żeby się to powiodło. A natomiast mogę powiedzieć, że u początków tego procesu było jednak to, że szpital Sokołowskiego musiał się rozbudowywać sam za pieniądze, które albo wypracował, albo pozyskiwał z Unii Europejskiej. Natomiast szpital Latawiec był zbudowany z kontraktu wojewódzkiego, czyli ze środków rządowych. To stworzyło oczywiście szanse na rozwój i zostały one wykorzystane. To jest bardzo dobry szpital i on zapewnia dla Świdnicy, dla powiatu, dla regionu tego tam zlokalizowanego dobry poziom świadczeń i należy oczywiście nadal ten szpital wspierać. Wiem, że konieczne są, bo przysłuchiwałem się debacie, konieczne są inwestycje w tym szpitalu, szczególnie jeśli chodzi o wyposażenie. Mówię o rezonans magnetyczny, być może o jeszcze inny sprzęt. No ale to no dziś jest tak, że właściwie szpital i mury, nawet całkiem nowoczesne, nie rozwiązują problemu. Chyba coraz bardziej istotny jest postęp technologiczny personel. Kandyduje Pan obecnie na prezydenta miasta Wałbrzycha i jest Pan również jedynką na liście do sejmiku wojewódzkiego. Co jeśli zostanie Pan wybrany tu i tu? No to jest dość oczywista moja rola na liście sejmikowej. Wydaje się, że proponując mnie na pierwsze miejsce, władze i wojewódzkie, i krajowe Platformy Obywatelskiej uznały, że ten rodzaj działania, ten sposób publicznej służby, jaką prezentuję, będzie dla wielu nowych wyborców na tyle atrakcyjny, że wybiorą tą listę i moją osobę jako gwaranta tego, że nasza reprezentacja w sejmiku będzie właściwa. Oczywiście, jeśli mandat prezydenta Wałbrzycha zostanie mi powtórzony, to oczywiście obejmę funkcję prezydenta Wałbrzycha. Nigdy zresztą nie stwarzałem żadnych niejasnych sytuacji co do tego, gdzie te moje publiczne aktywności będą koncentrowane. Natomiast rezygnacja z możliwego mandatu do sejmiku będzie wiązała się z tym, że będziemy mieli tu my wspólnie w aglomeracji wałbrzyskiej znaczący wpływ na to, kto będzie nas reprezentował w, mam nadzieję, również będącym emanacją tych dobrych wyników wyborów, co przewiduje zarządzie województwa. Inaczej mówiąc, jedynka na liście sejmikowej oznacza, że chcemy my tu w Wałbrzychu, w Świdnicy, w Nowej Rudzie, w Kłodzku mieć wpływ na to, kto będzie nas reprezentował w Urzędzie Marszałkowskim. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.